O, podoba mi się od pół roku dziewczyna ze sklepu i musi mi się z nią udać. Nie, nic nie musi. Witaj serdecznie, z tej strony Paweł Grzywocz, a w tym nagraniu porozmawiamy o tym, jakie sygnały zainteresowania wysyłają kobiety. I tutaj bardzo charakterystyczne jest, że zainteresowana dziewczyna, która chciałaby być zapoznana, ona w jakiś magiczny sposób pojawia się tam, gdzie ty. I to jest naprawdę niesamowite, że jeżeli macie jakichś wspólnych znajomych, to jeżeli ona się dowie, że ty gdzieś tam będziesz, to ona nieraz powita cię już na samym początku. I będzie ci robiła niespodziankę, że ona też tam jest. Albo w innych sytuacjach ona będzie stawać blisko ciebie. Nieraz też jest tak, że dziewczyny się głośno śmieją. Jeżeli są to nieznajome dziewczyny, to można to wykorzystać nawet jako rozpoczęcie rozmowy. Hej dziewczyny, z czego się tak śmiejecie? Chętnie bym się też pośmiał razem z wami. Sztuką jednak jest porozmawiać, jakby pociągnąć tą rozmowę dalej później i trzeba umieć opowiedzieć historię, ponieważ zazwyczaj dziewczyny są nieśmiałe i one wtedy mogą się poczuć skrępowane, że och, jak ja ci mam powiedzieć, to są jakieś takie nasze żarty na przykład i ona, czasami może ci dziewczyna powiedzieć, że ci nie powie, tak? Albo ach, nieważne, że och, takie nasze tutaj śmiechy, chichy i co? I wtedy jest drętwa cisza. Więc musisz sam mieć przygotowane jakąś historyjkę, żeby opowiedzieć, tak, o śmiechu. Mnie się na przykład kojarzy historia o śmiechu. To jest oczywiście historia przygotowana. Jest to przykładowa historia. I kiedy ktoś mi powie historia o śmiechu, to ja tą historię sobie przypominam. I to jest świetny sposób na to, żeby właśnie sobie radzić z różnymi sytuacjami, gdzie musisz w pewnym sensie zaimprowizować, kiedy musisz zainwestować w rozmowę, kiedy musisz coś opowiedzieć. To bardzo dobrym sposobem jest właśnie posiadanie takich historii, które możesz opowiedzieć na zasadzie skojarzenia, kiedy usłyszysz jakąś taką historię, kiedy usłyszysz jakieś słowo klucz. No i tutaj historia jest taka, że rodzice wysłali mnie na taką świetlicę, kiedy byłem w podstawówce, nie pamiętam dokładnie wieku. To była taka świetlica, żeby dziecko tam zanieść w okresie chyba wakacyjnym, żeby tam się czymś zajęło. No ja oczywiście jako ten nieśmiały, zakompleksiony, bojaźliwy, to nie miałem pojęcia, jak się zachować, nie potrafiłem poznawać ludzi, byłem totalnie skrępowany, zawsze przezywany, jakieś takie miałem traumy, tak, kompleksy, no masakra. I pierwszy dzień tam poszedłem i była para na huśtawce i myślałem, o super, para na huśtawce, to powinni być mili, tak. I oni powiedzieli tam cześć, cześć, ja zacząłem tak powoli, łajzowato siadać na tej huśtawce i kiedy na niej usiadłem, to ta para zaczęła po prostu pijać ze śmiechu ze mnie. I okazało się, że usiadłem na taką świeżą, białą kupę ptaka. Potem poszedłem cały zawstydzony do toalety. Była zimna woda, nie byłem w stanie tego umyć. Moje spodnie były mokre z tyłu. Potem się z przodu jeszcze ubrudziłem. Potem się wstydziłem już gdziekolwiek wyjść, ponieważ bałem się plotek, że oni teraz wszystkim dookoła rozpowiedzą, że a, to ta łajza, która siadła na kupie ptaka, on jest ślepy. A ja byłem tak przestraszony tych ludzi, patrzyłem im się ciągle w oczy i bałem się w ogóle koło nich usiąść, a gdzie bym to patrzył, że coś może leżeć na tej huśtawce. Gwarantuję ci, że podchodząc do dziewczyn właśnie, hej, z czego się dziewczyny tak śmiejecie, z czego tak piejecie dziewczyny? One powiedzą, a nic, takie nasze żarty między nami, no nie? Aha, wiesz co, słuchaj, ja pamiętam, jak się ze mnie śmiali, kiedy ja byłem i opowiadam tą historię, tak, że tam usiadłem, że się zawstydziłem, że mi się przytrafiła taka rzecz. To gwarantuję ci, że one by opowiedziały potem też podobnymi historiami, byśmy mieli super kontakt, byśmy sobie fajnie pogadali i one by nie miały żadnej krępacji, żeby ze mną gadać. I w podobny sposób możesz wykorzystywać pozostałe oznaki zainteresowania kobiet, te sygnały wysyłane przez kobiety, że na przykład dziewczyna się na ciebie patrzy, to możesz zawsze podejść i powiedzieć, hej, tak się patrzymy na siebie, no to równie dobrze, może porozmawiamy, cześć, jak masz na imię? I potem znowu inwestujesz jakąś historyjką, poznajesz ją, rozmawiasz na takie tematy emocjonujące, tak? Jakieś tam plany, marzenia, wspomnienia z dzieciństwa, historie właśnie różnego rodzaju, żeby to było emocjonujące, ciekawe, żeby to nie była metryczka, wywiad, jest o tym kurs 77 technik flirtu, humoru i prowadzenia interesującej rozmowy. Jest to też zademonstrowane w tranzycjach na scenie, w pierwszym module z dziewczynami, które tam wystąpiły, a także jest 100 rozmów audio z kobietami, gdzie są pokazane takie praktyczne przykłady z życia, jak prowadzić rozmowę z kobietami. Niektóre są po jakimś sygnale zainteresowania od kobiety, a wiele rozmów jest tam, gdzie kobieta niekoniecznie dała jakieś sygnały przed podejściem. I pamiętaj, że te sygnały przed podejściem wysyłane przez kobietę, one nie gwarantują niczego.
Często jest tak, że jeżeli dziewczyna się patrzyła na ciebie, czy przebywa blisko ciebie i chce być zagadana, no to wtedy będzie ta reakcja pozytywna, będzie łatwiej to szło, będzie ci łatwiej, będzie ci bardziej pomagać w rozmowie. A jeżeli ona się nie spodziewa rozmowy, nie patrzy w ogóle, nie wie, że zagadasz, no to wtedy oczywiście musisz sprawdzić, tak? Nigdy nie wiadomo, co tak naprawdę będzie, gdy zagadasz do dziewczyny. Ale bardzo atrakcyjne jest, kiedy zagadujesz od razu, czyli kiedy ona na przykład się spojrzy na ciebie, gdzieś jest blisko ciebie i ty spokojnie, spokojnie idziesz i rozmawiasz. Na pewno jest to o wiele bardziej takie robiące silne pierwsze wrażenie, niż gdy dziewczyna patrzy się na ciebie, wiesz, jeden, drugi, trzeci, czwarty raz, albo czwarty tydzień, czwarty miesiąc, gdzie się tam mijacie. No to wtedy wiesz, no ona owszem, no będzie chciała, żebyś ty do niej zagadał, ale potem dziewczyny tracą nadzieję i myślą sobie, a może on nie jest zainteresowany, może mu się nie podobam, czy coś. I zaczynają same wątpić w sens tego, aż się w końcu odezwiesz do niej. Okej, to takie trzy bardzo ważne oznaki zainteresowania kobiety, sygnały, które wysyłają, czyli kontakt wzrokowy, takie spoglądanie na ciebie, przebywanie blisko ciebie, a także przebywanie w tych samych miejscach, w których ty przebywasz, staranie się w jakiś sposób być no, w takim miejscu, gdzie ty też będziesz. Było też na ten temat w programie 21 oznak zainteresowania kobiety przed i w trakcie rozmowy. I ja siłą rzeczy też o tych oznakach zainteresowania mówię w każdym z programów właściwie. Bo to jest taka bardzo ważna podstawa, czytanie zainteresowania kobiety, ponieważ nie da się wymusić, jakoś zmanipulować, jakoś wywołać zainteresowania u kobiety, która w ogóle nie chce, żebyś z nią rozmawiał, żeby się poznawać. Nie jest zainteresowana rozmową. To wtedy jest to kompletną stratą czasu, a często właśnie obiecuje się nam, że jak będziesz stosował odpowiedni zestaw technik, to że wtedy jesteś w stanie przekonać dziewczynę, która nie jest w ogóle zainteresowana. Dlatego to jest bardzo pomocne, oszczędza sporo czasu, jeżeli jesteś w stanie odczytywać zainteresowanie kobiety. No i też to trzeba jakby podejść do tego z rozsądkiem, tak? Nie, że dziewczyna na początku jest nieśmiała, tak jak tłumaczyłem w ostatnich nagraniach, jak rozmawiać z nieśmiałą dziewczyną, jak zagadać do nieśmiałej dziewczyny. To należy właśnie nie przejmować się na początku, że ona może mniej inwestować, no bo jeżeli nie ma wspólnego kontekstu, no to ona się boi, nie wie jakby co sama ma mówić, więc dlaczego miałaby nie wiadomo co inwestować w tą rozmowę, więc to też trzeba podejść do tego zdroworozsądkowo i oceniać to przez pryzmat tych 12 kroków do związku, począwszy właśnie od podejścia, prowadzenia rozmowy, zapytania o numer telefonu, czy ona przychodzi na spotkania, to jest taka pierwsza baza, czy dziewczyna przychodzi na spotkania. Czy podała prawdziwy kontakt, czy pomagała cokolwiek w rozmowie, także nie ma się co zniechęcać, jak w trakcie rozmowy jeszcze jakby nie wiesz, tak? To rozmawiaj, to wtedy inwestuj, próbuj to rozwinąć i próbuj kilka razy podbić rozmowę, tak jak był też filmik o tym uwodzenie kobiet w dzień, jak nie gonić kobiet. To kilka razy próbujesz podbić rozmowę, jak się nie da, no to okej, fajnie się gadało. Można się zapytać tak na luzie, jaki kontakt preferujesz? Ona powie, a mam chłopaka, no to pogadaj o chłopaku, kiedy ślub, czy widzisz się za 5 lat? Jakie masz dla mnie rady, żebym był lepszym mężczyzną? I wiele kobiet potwierdzi ci te zasady, o których się uczymy, da ci jakieś fajne rady, typu nie bądź miękkim chrupkiem. To naprawdę niesamowite nieraz rzeczy mówią kobiety, jak możesz być lepszym mężczyzną. I to będzie też takie dla ciebie doświadczenie w rozmowie z kobietami. Także nie przejmuj się, jeżeli kobieta jakoś w rozmowie akurat nie będzie chęta na rozmowę. To nic nie szkodzi. Kolejna i trzeba wiele dziewczyn, to jest kwestia liczby. Trzeba wiele dziewczyn poznawać, żeby doprowadzać do spotkań. I to jest zupełnie normalne, że na 10 dziewczyn dłużej porozmawiają z tobą, na przykład 3, 4, 5, różnie. Czasem więcej, czasem mniej. Kontakt zostawi jedna, dwie, trzy, różnie. Raz więcej, raz mniej. I na spotkanie przyjdzie potem jedna. Czasem dwie, czasem mniej, czasem więcej. Więc to muszą być te liczby tutaj zachowane, że to jest gra liczb, więc nie ma się co nastawiać, że o, podoba mi się od pół roku dziewczyna ze sklepu i musi mi się z nią udać. Nie, nic nie musi i to taka napinka w niczym nie pomaga, więc wyluzuj się, nie nastawiaj się na nic, do 10 randek nic się nie liczy. Dobra, zapraszam Cię też do pełnego programu 12 randek, do bezpłatnych porad mailowych poniżej tego nagrania. Pozdrawiam, do następnego razu, cześć.